Dzień dobry, ja zadzwoniłem się do tarocistki Wery, tak? Tak, jak najbardziej. Bardzo proszę, słucham. A witam serdecznie, mam do pani takie, no dwa pytanka krótkie. No, dobrze, proszę. Chodzi mi proszę panią głównie o to, czy będzie trzecia wojna światowa i jak będzie to kiedy? Genialnie, proszę pana. Myślę, że nikt z tego nie wie. A jak ma pan na imię w ogóle? Adrian z tej strony, witam serdecznie. Kiedy się pan urodził? 6 grudzień. Roku. 9-7. A pani? No, ja jestem trochę młodszy. Młodsza No ode mnie? dobrze, no to teraz tak na poważnie. Co pana interesuje, jeżeli chodzi o pana życie, pana sprawy? A, czyli tylko moje sprawy mogę pytać. Nie mogę zapytać. Czy będzie trzecia wojna światowa? Raczej tu chodzi o pana sprawy. No dobrze, no No, to nie. powiążmy to z moimi sprawami. Mam w planach kupić mieszkanie, no i obawiam się, że będzie trzecia wojna światowa. No i czy jest pani mi w stanie określić, czy. No czy będzie, czy nie? No bo jak będzie, no to będzie trzeba, wie pani. Ewakuować, akcja ewakuacja. Proszę pana, czyli tak, jak na 20-letniego człowieka, to bym powiedziała, że ma pan bardzo poważne podejście. No, do życia, tak to określę. Także No cieszę się bardzo, że pan. wiek to tylko liczba, prawda? No, ja tak uważam. Tak, no oczywiście, jak najbardziej. Proszę pana, według moich spostrzeżeń, według moich analiz, według mojej wiedzy, nie będzie trzeciej wojny światowej, ponieważ Ale teraz pani to wyczytała wojny. z kart, czy to jest po prostu pani zdanie? Proszę pana, ja tego nie czytam w kartach, ja to patrzę jako astrolog. Wiem to jako To nie jest zły astrolog. Po astrolog prostu z pani, jak patrzę. pani kozak astrolog. A może pani powiedzieć, jak tak już dzwonię przy okazji, mam troszkę sianka do wydania na telefonie, to powie mi pani jeszcze, w sumie nie miałem się o to pytać, ale tak przy okazji zapytam, kiedy znajdę swoją taką pierwszą miłość, wie pani, już taką na dłużej. Bo jak na razie to się bawię, wie pani o co chodzi. Tutaj Agata, tutaj jakaś Karolinka i tak dalej. No, rozumiem. Proszę pana, teraz do jesieni tego roku. Nawet jakby się coś szykowało poważniejszego, to powiedziałabym, że nie jest sprzyjający czas. Sprzyjający czas na jakąś, no, Czyli na do kiedy nie ma sprzyjającego czasu? Do kiedy? do połowy września. Dla pana Czyli dopiero mogę się dobry bawić po czas. prostu do połowy września, później mogę szukać sobie już coś na poważnie, tak? Tak mniej więcej by to wyglądało. Czyli teraz te kontakty, jakie pan ma, no to są potrzebne, no bo każdy kontakt, poznawanie ludzi dużo nam daje. Uczymy się o ludziach, uczymy się o sobie, także jak najbardziej mieć takie kontakty. Natomiast na poważnie osoba, która, no, by panu odpowiadała, z którą by pan się na dłużej mógł związać, to dopiero od jesieni tego roku i to może być faktycznie jakiś poważniejszy już związek. A ma pani w planach jakiś wyjazd jesienią może? Dla pana? Nie, czy ma pani jakieś plany na jesień tego roku? Ja czy mam plany? Nie, na jesień jeszcze nie robiłam planów. No to może coś gdzieś razem wyskoczymy, jak to jest czas sprzyjający dla mnie. Proszę pana, ale to do jesieni to jeszcze tyle rzeczy może się zdarzyć, że wie No pan, co tak, ale ja tak jak teraz. pani mówi, że wie pani, no że jesienią tego roku jest odpowiedni moment na Zgadza się, szukanie kobiety, no to zaproponowałem jakiś wspólny wypad, no. ale tak się składa, że dla mnie nie będzie to akurat ten sam dobry czas, co dla pana. Także może się okazać, że A czy jest pani w rozwiniemy się stanie w tych oczekiwaniach. określić, czy jest pani w stanie określić imię kobiety, w którą mam celować? Nie. Proszę pana, Bo wie pani, bo w moim życiu, karty w moim nie życiu, w określają moim, w moim. imion, tylko energię. To nie jest zła energia. Także Proszę ja mogę pani. panu powiedzieć, no. A zapomniałem, bo pani przerywa. Pani ciągle mi przerywa. I zapomniałem, widzi pani? Ale proszę pana, to pan ma mnie wysłuchać, bo pan do mnie dzwoni po Ale pani poradę. przerywa. No to proszę mówić, No i proszę ja pana, teraz mówię. zapomniałem i już dupa. Teraz pani mówi. Ja chciałam panu powiedzieć o tym,
bo pan powiedział, czy imię ja panu powiem, więc ja panu nie powiem imienia, dlatego że karty nie mówią o imionach, mówią o energiach. Więc ja mogę panu powiedzieć mniej więcej, jaka kobieta do pana by pasowała. No to powie energią... pani, no powie pani. No szczupła więc, jakaś, jest... szczup... pani z wyglądu będzie mówiła, czy... A proszę pana, no ze wszystkiego, więc... No to ja słucham, ja chętnie panią wysłucham, no jasne. Osoba szczupła, bardzo energiczna. Ja nie, ja preferuję, proszę panią, takie wie pani, no kawał baby ja potrzebuję. Ale będzie się panu trafiała akurat szczupła. Nie, na pewno, bo ja nie zwracam uwagi na takie. Proszę pana, pan jest... Ja potrzebuję, proszę pani, konkretnej kobiety, którą będę czuł. Wie pani, jak na mnie siądzie, to żeby żebra trzeszczały. Ja takie coś potrzebuję. Ja mam takie potrzeby i na pewno szczupła kobieta mnie nie zadowoli nigdy. No rozumiem, ale mówimy o potrzebie raczej ducha. Jeżeli szukamy to nie kogoś jest na dłużej, no. to nie może to być tylko osoba, z którą będzie pan w kontakcie fizycznym. To musi być również osoba, która będzie panu odpowiadała intelektualnie, jakoś duchowo. No to musi być ktoś taki. Powiem pani, że jak tak z panią rozmawiam, to pani mądra kobieta. Ja bym mógł z panią wyskoczyć na jakąś kolacyjkę, co? Proszę pana, powiem, że nie najgorzej ze mną jest, bo jestem bardzo wykształcona. No to kurczę, no to skąd pani jest, powie mi pani, jeżeli może pani. Proszę pana, no to ważny jest klient, a nie moja osoba. Ja jestem skromną osobą. Nie, ja rozumiem, ale no niech pani powie, niech pani powie. No to niech pan powie, skąd pan jest, to ja panu powiem, czy to jest daleko, czy blisko. Karlin. Ale czy to jest gdzieś na Śląsku może? A pani skąd jest? No ja jestem ze środkowej Polski. No to ja na środek Polski 23 km mam, dosłownie. No to środek Polski to jest w piątku, z tego co ja się chyba orientuję. Piątek, taka miejscowość niedaleko Łowicza, niedaleko Warszawy. No to ma pan blisko, to faktycznie. No to pan jest w centrum Polski. Dobra, a proszę pana, proszę pani, czy jest pani w stanie wiek określić kobiety, z którą będę, tak, którą będę darzył uczuciami, no? Proszę pana, to będzie osoba w pana wieku, młoda, energiczna, bardzo ładna, bardzo taka, nawet bym powiedziała, że będzie się podobała wszystkim naokoło, to? Bo będzie robiła wrażenie. Tak, dzicz taka, dzicz, brunetka. Tak? Nie dzicz. Brunetka bardzo, bardzo taka wesoła, miła, grzeczna, fajna dziewczyna. Ale będzie trzeba pilnować, pani mówi, bo będę się patrzeć. No, jak pan chce mieć ładną, no to trzeba pilnować, to fakt. No, trzeba. Dobra, pakuję walizę, proszę pani. Miłego wieczoru. Dobra, ona tam go to głupota. Nie? Pozdrawiam pani twoją dziewczynę Wiktorię. Tak? Dzień dobry, proszę pani, ja dzwonię w takiej sprawie. Pani ma syna Dawida, prawda? Tak. No i Dawid w internecie bardzo fajnie sobie radzi na YouTubie. Filmy nagrywa, nie wiem, czy pani kojarzy taką platformę YouTube. Tak. Tak. No, prowadzi kanał na YouTubie, wie pani? Tak. Wie pani? No wiem. Wrzuca sobie tam filmy i tak dalej, no i... No, zobaczyliśmy chłopaka, radzi sobie, fajnie montuje, wszystko spoko. No i teraz mamy taką propozycję dla pani. Tak. Czy chciałaby pani, żeby Dawid zaczął zarabiać? No wie pan co, no to jest 13-letnie dziecko, nie? No nie wiem, jak by to wyglądało. No tak, jest paru youtuberów właśnie, którzy są jeszcze młodsi od niego i naprawdę fajne siamko zgarniają na tym, co robią. No, wie pan co, jestem bardzo zaskoczona i tak naprawdę, a w ogóle skąd pan miał mój numer telefonu? Od menadżera. Słucham? Od menadżera. Od jakiego menadżera? Od mojego menadżera dostałem, nie wiem skąd wziął. Tak? Tak. No jestem zaskoczona bardzo. Jakby to miało wyglądać ewentualnie? No my promujemy Dawida, wie pani.
myślę, że to będzie setki tysięcy wyświetleń jego filmów. No ale wiadomo, musi pokazywać twarz, musi mieć dobry mikrofon i tak dalej, żeby to była dobra jakość, a resztą my się zajmiemy. No a koszty z mojej strony, jak to wygląda? Myślę, że nie ma żadnych. Myślę, że nie ma żadnych kosztów, jedynie mikrofon i kamera, nie? Dobrze, a czy mogę... Nie wiem, czy pani wie, to się wiąże też z popularnością, nie? No ja rozumiem. My byśmy mu załatwili występ w telewizji i tak dalej. Nie wiem, czy pani kojarzy serial Szkoła na TVN-ie na przykład. Tak, tak. No, no to mógłby wystąpić tam i tak dalej. No myślę, że możliwość rozwoju jest, nie? Tylko wie pan co, jest taka sprawa jeszcze. Mój Dawid jest chory na cukrzycę. Choruje. To są pewne ograniczenia też. Nie, myślę, że w tym nie. Nie? Nie. No, no ja pana wolę uprzedzić, bo wiadomo jak to jest, nie? Niektórzy są... Nie, spoko, to jest normalnie, tak jak to robi, to tak musi robić, nie? Tylko wiadomo, sprzęt jest okej. Okay. No dobrze, to może się umówmy tak, że da mi pan trochę czasu do namysłu, ja to muszę porozmawiać z synem i w ogóle... Dobra, da mi pani Dawida do telefonu? Dobrze, dobrze, zaraz tam. Raz łączyła. Chyba zobaczyła live'a u jego w pokoju. Dobra. Zadzwonię do mojej kolegi.